proszę bardzo. Proszę, proszę nasi goście. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pani posłanek Izabeli Kloc oraz Marzeny Machałek, a także pana posła Czesława Hoca. Są z nami także rodzice protestujący przeciwko zamknięciu szkoły w Dąbkach. Bardzo proszę o zabranie głosu. Witam państwa bardzo serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek o posiedzenie nadzwyczajnej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie nieuzasadnionych decyzji likwidowania szkół przez organy prowadzące, przez jednostki samorządu terytorialnego. I ten wniosek uszczegółowiliśmy właśnie o tą sytuację bardzo dramatyczną, bardzo drastyczną, która ma obecnie miejsce w miejscowości Dąbki w gminie Darłowo. I szanowni państwo, dzisiaj odbyła się komisja poświęcona tej sprawie. Przybyli goście, przybyły matki protestujące w tej szkole przeciwko fatalnej, okropnej, bulwersującej decyzji Rady Gminy i zachowania tamtejszego wójta. Szanowni państwo, na tej komisji po bardzo wnikliwym zapoznaniu się z sytuacją, jaka ma miejsce w tej szkole, ale również rozeznaniu, iż takie sytuacje to nie sytuacje jednostkowe, ale dzieją się w wielu miejscach w Polsce obecnie, przyjęliśmy dezyderat komisji, w którym to domagamy się przywrócenia kompetencji kuratora oświaty dotyczących wyrażania zgody na likwidację szkół oraz delegacji ustawowych zmierzających do tego, aby to również właśnie społeczność lokalna, rodzice mieli wpływ na kwestie przekształceń i likwidacji placówek. Komisja no niestety nie przebiegała spokojnie, była to burzliwa komisja, zakłócona przede wszystkim przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy w moim przekonaniu zachowali się skandalicznie, którzy nie chcieli, najpierw chcieli zabierać głos, przeszkadzali, potem wyszli, nie czekając na oczywiście uzasadnienie tego wniosku. Pan przewodniczący również bardzo tendencyjnie prowadził tą komisję, ale mimo wszystko, mimo tego udało nam się, i to jest rzeczywiście sukces pań, jak i sukces nasz posłów Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzić do przegłosowania tego bardzo ważnego, myślę, dla polskiej oświaty, dla polskiej szkoły, szczególnie dla szkół w mniejszych miejscowościach dezyderatu. O szczegółach poproszę panią poseł Marzenę Machałek. Szanowni państwo, dzisiejsza komisja i sprawa szkoły w Dąbkach. Sprawa szkoły w Dąbkach pokazuje, jak w soczewce to, co stało się po 2009 roku, a więc po uchwaleniu przez Sejm i przez większość Platformy Obywatelskiej i PSL-u, niestety też i SLD, która się teraz od tego odcina, tej bardzo szkodliwej ustawy o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty 2009 roku to te nieszczęsne wpychanie sześciolatków do nieprzygotowanych szkół, ale to także uchylenie się państwa od nadzoru nad polską edukacją i pozostawianie tej edukacji samorządom. Samorządy zachowują się różnie. Czasami przyciśnięte do muru, nie mając innego wyjścia, likwidują szkoły z przyczyn ekonomicznych, a czasami są to niestety, jak w przypadku w Dąbkach, no zupełnie niezrozumiałe i skandaliczne przyczyny. Niestety posłowie Platformy Obywatelskiej chcą przerzucić, umyć ręce i mówić, że to jest sprawa społeczności lokalnej. Niechże ona odwoła wójta czy burmistrza. Nie, proszę państwa, to my jako posłowie mamy tworzyć takie prawo, które nie pozwoli na takie skandaliczne sytuacje, jak likwidowanie szkół w Dąbkach. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Przypomnę, że myśmy bardzo mocno protestowali przeciwko tym zapisom. Mówiliśmy, że one są szkodliwe, że dementują polski system edukacji, że tak naprawdę Platforma Obywatelska, czy Platforma zwana obywatelską, traktuje szkoły jak bary mleczne, które przekazuje w użyczenie. I tak to się niestety dzieje. Widzimy, że całe szczęście, że szkoły powyżej 70 osób, to trzeba w procedurze likwidacji robić i społeczność może się buntować i mogą się dziać jeszcze koło tego jakieś decyzje odwołania do wojewody. Ale w innych sytuacjach wójt decyzją swoją może przekazać też swojemu szwagrowi czy swojemu synowi szkołę do prowadzenia razem z mieniem. Takie są niestety skutki wprowadzonej, uchwalonej w 2009 roku ustawy.
ustawy. Domagamy się w tym dezyderacie przywrócenia kompetencji państwa, w tym kuratora oświaty, kompetencji nadzoru nad szkołami i stworzenie możliwości weta w nieuzasadnionych likwidacjach szkół. Dzisiejsze wystąpienie ministerstwa pokazywało ewidentnie, że ta likwidacja jest nieuzasadniona. Natomiast gdyby nie nacisk, gdyby nie głodówka, tej szkoły by dzisiaj nie było. Proszę państwa, do czego doprowadzamy? Stworzyliśmy taką sytuację, że tylko głodówka może spowodować, że państwo, czyli ministerstwo się tą sprawą zajmie. Myślę, że czas, aby zmienić tę sytuację, aby powrócić do dawnych zapisów, które będą stwarzały równowagę między organem prowadzącym i organem nadzoru nad szkołami. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Hoc. Szanowni państwo, jest taka słynna, powszechnie znana formuła Lorda Ectona. Każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Wydaje się, proszę państwa, że oto dzisiaj wójt gminy Darłowo wciela tą formułę w życie. Proszę państwa, otóż w czasie obrad naszej posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dowiedzieliśmy się o bardzo informację, dostaliśmy bardzo dramatyczną, wręcz skandaliczną, ale z drugiej strony bardzo bolesną i przykrą. Oto wójt gminy Darłowo zawiesza w ramach prawdopodobnie represji czy opresji, czy też w ramach nękania, zawiesza panią dyrektor szkoły zespołu szkół w Dąbkach, spełnia obowiązku dyrektora. Jednocześnie, proszę państwa, jednocześnie prosi o to, by wszystkie umowy o pracę wszystkich nauczycieli tej szkoły zostały dostarczone na jego biurko. Proszę państwa, nie można to nijak odebrać, jeśli tylko w aspekcie albo w kategoriach pewnej opresji, czy też pewnym mobbingu, znamiona mobbingu, czy też nękania nauczycieli i powodowanie u nich jakichś sytuacji stresorodnych. Proszę państwa, wydaje się, że w gminie Darłowo jest karykatura demokracji, jest coś, co jest bardzo bolesne dla wspólnoty samorządowej, albowiem okazuje się, że Rada Gminy, wójt gminy może zrobić wszystko, jeśli ma poparcie radnych, a o to nie trudno jakby zabiegać, jeśli na przykład są niektórzy powiązani stosunkami pracy czy też ich rodziny. Tak może się dziać oczywiście w gminie Dąbki, ale też może być w całej Polsce. Natomiast co jest bardzo jakby pocieszające, to jest to, że obywatele, ta wspólnota samorządowa w gminach Dąbki przeszła taki przyspieszony kurs społeczeństwa, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego, że te właśnie panie, te matki, ci rodzice wzięli sprawę w swoje ręce i powiedzieli dość tej dezerwoltury, dość tej nieprawości w sensie przestrzegania prawa w aspekcie systemu oświaty i będziemy, sprzeciwiamy się, protestujemy, podjęli desperacki ruch głodówki. Mamy wczorajszy sukces, chociaż został przyćmiony dzisiaj bardzo niedobrą decyzją pana wójta. Temu też sprzeciwiamy się, zgłosimy to też do parlamentarnego zespołu do spraw obrony demokracji, demokratycznego państwa prawa. Jednocześnie podejmiemy również stosowne kroki prawne w aspekcie obrony i osłony wszystkich miejsc pracy, jeśli chodzi o nauczycieli i panią dyrektor szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawicielkę MAM. Agnieszka Czypajło, Komitet Protestacyjny w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach. Proszę państwa, w dniu wczorajszym otrzymaliśmy od pana wojewody zachodniopomorskiego wspaniałą informację. Otóż zostały uchylone 3 uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum w Dąbkach. Trzecia uchylona uchwała to przyjęcie przez Stowarzyszenie Szansa w Wieżyczkach naszej szkoły. Do chwili, właściwie do kilku minut byłyśmy szczęśliwe, radosne, że możemy tutaj w Warszawie przekazać tę informację. Niemniej jednak pan wójt dzisiaj znowu swoimi pomysłami bardzo nie na miejscu popsuł nam humory, jest nam bardzo przykro. Chciałam powiedzieć, szkoła w Dąbkach to 236 uczniów. Szkoła najtańsza w gminie Darłowo, szkoła, która nabór ma na porównywalnym poziomie od kilku lat, szkoła o jednych z lepszych wyników nauczania. Jesteśmy przerażone decyzjami pana wójta i obawiamy się o przyszłość, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj w Sejmie. Będziemy nadal walczyć, będziemy nagłaśniać sprawę taką, że w oświacie dzisiaj na terenie Polski dzieje się bardzo źle.
Dziękuję za uwagę. Ja jeszcze. Tak, bardzo proszę. Ja tylko dodam, że budżet naszej gminy przekracza 30 milionów, a corocznie wójt płaci na naszą szkołę 200 przeszło tysięcy, więc to jest naprawdę kropla w morzu przy takim dużym budżecie. Przykro nam. Tym bardziej, proszę Państwa, powiem, że osobiście jako poseł tej ziemi złożyłem doniesienie do prokuratury okręgowej w Koszalinie o możliwość popełnienia przestępstwa na podstawie wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tam, proszę Państwa, są przykłady podane przez, jeszcze raz mówię, przez Najwyższą Izbę Kontroli i RIO, przykłady praktycznie marnotrawienia pieniądza publicznego w wysokości około 4 milionów złotych. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam dodać, relacjonując to, co się działo dzisiaj na komisji. Otóż recepta pani przewodniczącej Respondek z Platformy Obywatelskiej to była taka, panie usłyszały, żeby po prostu sobie odwołać tego wójta. Ale jak wiemy, nie jest to wcale taka prosta sprawa. Referenda oczywiście obecnie stały się modne i sporo się udało, ale nie we wszystkich tych społecznościach da się coś takiego przeprowadzić. I dlatego nasza jednak rada, powrót do propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów. Uważamy, że to jedynie mogłoby rzeczywiście uzdrowić sytuację w niektórych chorych samorządach. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Chciałam jeszcze dodać informację również z ostatniej chwili. Otóż pan wójt zamierza zwołać sesję nadzwyczajną w celu powołania kolejnej uchwały o zamiarze likwidacji, czyli będzie to już kolejna próba, bodajże piąta bądź szósta, bo do tej pory była trzecia, tak? To teraz będzie czwarta próba likwidacji zespołu szkół numer 3 w Dąbkach. Działka położona bardzo atrakcyjnie, 50 metrów od morza. Resztę pozostawiam bez komentarza. Bardzo dziękuję. Zapraszam, jeśli są pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.